Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mati. Witam was w kolejnym vlogu. Pięknie na tle bizonka. I co? Co w dzisiejszym vlogu? W dzisiejszym vlogu zajmuję się sprzątaniem tutaj tego pierdolnika. Bo tu w miarę jest przejazd zrobiony, tylko trzeba zabrać ten stolik i tak dalej. No ale tutaj jak widzicie jest kurwa wszystko i nic. A najbardziej co? Przeszkadzają te deski, które miały być na ogrodzenie i ogrodzenie miało być zrobione przed żniwami. I to miało wyjechać te drzewo stąd, no ale niestety ogrodzenie nie będzie zrobione. Więc przewożę te drzewo stąd na palety po prostu tam koło wiaty, co będzie stała. I robię tutaj miejsce na zboże. Tutaj ten pierdolnik też muszę cały posprzątać. No i co, więc zaraz tutaj sprężarkę już odsunąłem. Zaraz biorę tura. O, pięknie się maszynki prezentują. Zaraz biorę tura. I co? Widły, rachciach, pach. Tylko muzyczkę odpalić, piwo pić i można działać. No, także widzimy się za chwilę. No i dobra, tutaj ten pierdolnik, takie te rzeczy powynosiłem. Teraz podjeżdżam turem, będę wywoził te deski. Te to tu zostają, bo one zbytnio nie przeszkadzają, no najbardziej to to. No i co? Potem na spokojnie sobie regał ułożę, bo i muszę przecież skompletować narzędzia do kombajnu. Więc i tak to się dzisiaj, o, taka 17:40, z pół godziny mi się zejdzie z tym z tymi deskami, bo też dużo natura nie nałożę, no bo wiadomo, nie chcę już do końca tego sprzęgła zwalić. Na co? Kiedy to sprzęgło będzie zrobione? Sprzęgło sprzęgłem, ale pali ładnie. O, chyba zapeszyłem. Dobra. Działa. Kiedy sprzęgło będzie zrobione? To nie jestem w stanie wam aktualnie powiedzieć. Czekajcie, ja muszę na wprost. Tak, na wprost sobie jadę. Kiedy sprzęgło będzie zrobione, to tego wam nie powiem, bo no to jest dużo rozbierania, no ja nie będę ukrywał, no to jest chuj rozbierania. To jest chuj rozbierania, bo i kabinę trzeba podnieść i kabinę trzeba podnieść i tura zrzucić całego. Więc to nie jest takie hop-siup. Bo tutaj na tych, nie wiem czy to będzie widać, tu na tych uchwytach trzyma się jak i kabina, tak i tur. Więc tura muszę całego zrzucić. Samej, kurwa, samego rozpinania hydrauliki jest od uja i ciut ciut. No i żeby go rozpołowić, to też nie jest takie proste. Zresztą ja, no jego jeszcze nie rozpołowiłem, więc wiecie, to będzie pewnie robione taką metodą prób i błędów. No ale może uda się to zrobić. Na pewno do siewów jesiennych będzie trzeba to zrobić, to jest pewne. Bo innego wyjścia nie ma. Bo nie będzie czym talerzować. No chyba, że się kupi coś. Taki plan też jest. Ogólnie mam wrażenie, że trochę wyschły te deski. Oho, oho. Aha, kurwa, ty to jesteś inteligentny. Nie napiąłem wideł. Ogólnie dzisiaj pierwszy raz, kurwa, od, nie wiem, dwóch tygodni założyłem rękawiczki. Nie wiem, tak nie lubię robić w rękawiczkach. No nie lubię po prostu. Ale dzisiaj już stwierdziłem, że założę, dlatego że mi się zadry za nie powpieprzały. A przez to, że nie chodzę w rękawiczkach, to i nie mogłem znaleźć dwóch identycznych. Pewne, że jest prawa i lewa. I tak, dzisiaj mamy, nie wiem, 18. Dzisiaj mamy 18. No i co? Myślę, że, ja się myślę, no nie myślę, tylko już w czwartek. Albo nawet jutro. Pierwszy wyjazd będzie.
W sensie pierwszy taki oficjalny. Pierwszy oficjalny dlatego, iż gdyż ponieważ no jeden kawałek już mam za sobą. No ale to było takie, wiecie, nie cały tam hektar jęczmienia, tylko takiego. To było takie na próbę. Sąsiad chciał, no to nie dość, że sobie siczkarnię przetestowałem. Nie nagrywałem wam tego, no bo wiecie, jak to jest nagrywać u... no jak ktoś... Jak ktoś ze mną jeździ... Ała! Wiedziałem, że to będzie bolało. Jak ktoś ze mną jeździ i nie chce być zbytnio nagrywany, no to wiadomo, nie będę... Nie będę na siłę, wiecie, kombinował. Nie będę na siłę kombinował i nagrywał. Jeśli mam możliwość, to oczywiście nagrywam. A jeszcze teraz z nowym GoPro, to powiem wam, że ja mam ochotę nagrywać wszystko, kurwa, 24/7. No ale też wiadomo, chcę sobie, jak to wiadomo, nową zabawką się pobawić. No ale z drugiej strony też nie chcę wam... Kurwa, myślałem, że to szczur wyleciał. O kurwa, alżem odjebał. Przecież ja się przez drzwi z tym nie zmieszczę. Idioto. Ale ja jestem kurwa inteligentny. O niech cię chuj. Ej chuj. Ja jebie, ale odkurwiłem kaszankę. Dobra, Mati, inżynier dał radę. Przejechałem jakoś. Trochę zwierzę ja tam obtarłem, ale... Chuj w to. No i przewożę to na razie. Tutaj sobie zrobiliśmy taki składzik na te wszystkie, wiecie. Bo tu trochę kostki, no ale co, no nie wyrzucimy, bo się przyda, tak? Tu to, tu jakieś kantóweczki. Wow. Kantóweczki, nie kantóweczki. Dobra, zostaw, nie wyrzucaj, bo to się przyda. Tu jakieś bloczki, nie bloczki, takie różne rzeczy. Więc wiecie zresztą, jak to jest. No i ogarnięte. Cała stodoła. Tutaj też ogarnięte, wiadomo, jeszcze na razie mam to sprężarka, stąd wyjedzie. Ale tak to tutaj wszystko pozamiatane, wywiezione. Tu jedynie taką dyktę walnę wzdłuż regału, żeby tam mi się na te rzeczy nie sypało. No i stąd jeszcze podczas dni wyjedzie silnik, ale na razie tu jest doprowadzony po prostu prąd i dlatego on tutaj stoi. No i co, pozamiatane tutaj tak samo. I mamy godzinkę już 7:30. I co? Idę jeszcze, wiadomo, do oprzątku. Muszę naścielić dzisiaj jeszcze. I na dzisiaj w sumie to by było tyle, bo ogólnie wiatr się zerwał, na jutro jakieś burze nadają. Więc to jest nie jest dobre. O nie, tu nie idę, bo tu nie ma świata. Więc to nie jest dobra wiadomość. Nie jest to dobra wiadomość. Sam deszczyk byłby spoko, ale ta burza może niekoniecznie. I co, jutro jeszcze ogarnę przyczepę. Bizonik już jest ogarnięty na tip-top. No i co? Czekamy na żniwa. Więc co, widzimy się gdzieś po prostu w dalszej części vloga. Pewnie jutro. Także na razie. No i witam was w dalszej części vloga, dzień kolejny. Dzisiaj mamy sobotę. Miały być dzisiaj wyjazd na usługi, ale niestety jak deszczu nie było, gdyby był potrzebny, to teraz jak w okresie żniw w nocy popadało i byłem nawet u siebie popatrzeć, to jest za mokre, żeby dzisiaj kosić. No i tak samo dzwonili, że dzisiaj jednak nie kosimy, ale korzystając z takiej chujowej pogody, to stwierdziłem, że sobie dotankuję bizona. Beczuszka paliwa jest. Tam, no nie wiem, że 3 bańki może wejdą. No ale nie dość, że mi się popsuła pompka do paliwa. To tutaj mam ręczną pompkę. Proszę bardzo. Czekajcie, założę kamerę na łeb. Będzie więcej widać. No i co? Byle się nie opić za dużo ropy.
Weź to wyczyść, człowieku. O. No i teraz tak. Sadzamy się sobie do beczułki. I robimy tak. Widziałeś pan? Kurwa. Idioto. No, ale co? Trzeba sobie jakoś radzić. Patrz, tak leci. Ogólnie nie mam dłuższego przewodu, bo tak to bym sobie tu cofnął bizonem i od razu z beczki bym pompował do zbiornika, ale myślę, że nawet nie mam takich płuc, żeby się tak zaciągnąć. A tak to, proszę bardzo. W bańkę sobie naleję, bańkę wrzucę na kombajn i z bańki do zbiornika takim samym sposobem. Przynajmniej nie trzeba dźwigać, nie trzeba dźwigać baniek. Polecam. Nie wiem ogólnie, czy na dworze będziecie coś słyszeć, bo strasznie wieje. Ale o, pierwsza banieczka już jest. No teraz nawet jakbym chciał tak o z bańki lać, to nie ma szans, żeby to się udało. Bo tak wieje, że połowa to by mi zwiała. Jo, pokażę wam patent. Tylko teraz ten przewód, kurwa, z tą ropą do gęby musisz wziąć, debilu. No, to jest najgorsze akurat, tankowanie bizona to... W tamtym roku fakt faktem właśnie lałem tako z baniek. Ale to jest po prostu zbyt ciężkie. O, pół zbiornika jest. Dobra, to sobie wrzućmy tu. Wytrzyj trochę ten przewód. I teraz tak. Musisz zejść, żeby znowu nie zaleć całego zbiornika. O, i widziałeś pan. I się leje. Patrz tam, strumień elegancki. Więc tylko stoisz, trzymasz i się tankuje. Co z tego, że masz posmak ropy w mordzie? No ale co zrobić? O, proszę bardzo. Takie powroty z pracy to ja lubię. Wracam sobie z pracy, paczuszka na mnie czeka, a jest to mianowicie nagroda. Jest to nagroda oczywiście za udział w konkursie Stary Ale Wariat. Niestety nie udało nam się zająć jakiegoś wysokiego miejsca. Czekajcie. Kurwa. Nie udało nam się zająć jakiegoś wysokiego miejsca. Byliśmy w pierwszej dziesiątce. Kurwa, ale ostre te noże. Byliśmy w pierwszej dziesiątce. Więc i tak nie jest źle. Kurwa, otwieram to, Mariusz. O, klapeczki mam. Klapeczki Nike'a, skiety Pumy. Kto mi zabroni? Nie no, ja mam autyzm, ja nie umiem otwierać paczek. Zwłaszcza jedną ręką. Więc zaraz zobaczymy. W sensie chyba wiem, co tu jest. Ale zaraz się upewnię. No przeżynaj to, kurwa, Mariusz. O, proszę bardzo. Otwieramy paczuszkę. O, dostaliśmy kartonik. Czekajcie, coś jest? Czy to jest pusty kartonik? To jest chyba pusty kartonik. A mianowicie, proszę państwa, co wygrałem? Stój tu, kurwa. Siekierę, kurwa. Stój, Mariusz. Ty, proszę bardzo. Siekiera z firmy Tegier. Także co, ja bardzo serdecznie dziękuję firmie, bo było to dla mnie jakieś tam nowe doświadczenie, jakiś udział w konkursie sobie wziąć. Fajnie, że udało się być w jakiejś tam czołówce. I co? Zara, kurwa, będziemy testować. W sumie ta siekiera mi tak potrzebna. Nie, no wiadomo, czasem się przydaje, a w sumie każda moja siekiera albo spada, albo jest tempa. Jakie i właściciel. No, więc ja oczywiście bardzo serdecznie firmie dziękuję. I co? Może kiedyś się uda zająć jakieś wyższe miejsce. Ja póki co idę sobie zjeść jakiś obiad i potem może coś podziałam, zobaczymy. Bo jutro mam już pierwszy, w sensie pierwszy. Czemu ja mówię pierwszy? Jutro mam wyjazd właśnie już na usługi. Więc no, więc dzisiaj coś tam jeszcze sobie poogarniamy. O kurna, przepraszam was bardzo. Dostałem jeszcze czapeczkę. Kurna, i to z 60. Patrzcie, o. Serwix, twoja czapeczka, jeb.
No i kurna, na żniwa jak znalazł. Także, o, dyplom za zdobycie wyróżnienia w konkursie Stary, ale wariat. Mega, naprawdę dziękuję bardzo firmie. Zapraszam, macie link w opisie. Naprawdę super. No i jak widzicie, jestem u osiołków, ale idę wam pokazać nowy nabytek. Siema. Nowy ogierek na naszym, w naszej hodowli. Dopiero w nocy przyjechał, on jest młodziutki. Jeszcze się boi. No chodź, nie bój się. Możecie wymyśleć mi jakieś imię w komentarzach. Ja tutaj mu otworzę, niech się zapozna z naszym obecnym stadem. A ogólnie zmieniły się moje plany, dlatego że byłem teraz się przejechać, objazd pól zrobić i mamy dość późno, bo jest godzina 6 już wieczorem, a ja jadę kłaść przężyto, bo jest suche jak pieprz, aż chrupie w zębach, więc taka też decyzja padła, że jadę to kosić. Wy to zobaczycie w następnym vlogu, bo jeszcze muszę ogarnąć na szybko przyczepę, odczepić 60 od agregatu. 60 jest chyba zatankowana, więc to tak, jeszcze przydałby się jakiś kierowca, muszę ogarnąć na szybko, żeby 60 za mną pojechał na pole. Więc co, widzimy się zaraz przy podczepianiu. No i chwila prawdy, czy 60 zaskoczy? Jednak nie zaskoczyła. Kabel ogólnie zamontowałem, więc teraz jeśli akumulator jest dobry, to powinno prąd trzymać, a jeśli nie, no to akumulator do wymiany. No i co, na szybko podczepiamy przyczepę. Zarapianko ją opiernicze. Pianko ją opiernicze. Kurna, nie spodziewałem się, że to... Dawno nie byłem fakt faktem na tym przężycie. A tu już się okazuje, że jest gotowe do koszenia. Bo mówię, aż chrupie między zębami. No i co, takim akcentem ja się z wami pożegnam. O, pięknie. Ja się z wami żegnam w tym vlogu. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeśli tak, łapeczka w górę, pozytywny komentarz i subik z dzwonem. Zapraszam na Instagrama, bo tam jesteście na bieżąco. I co, my się słyszymy już w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.